Karkonoszach i środowisku biegowym Zawrzało. A to wszystko za sprawą pisma dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, w którym czytamy, że odwołane zostają zgody na przeprowadzenie imprez rekreacyjno-sportowych w tym roku. Związane jest z koniecznością zmniejszenia ryzyka zarażenia koronawirusem. Oburzenia nie kryje organizator maratonu i triatlonu karkonoskiego. Dziwne jest to, że zanim dostałem to pismo, wystąpiliśmy do dyrekcji Parku Narodowego z pismem i propozycją przeprowadzenia imprezy w warunkach covidowych. I na tych samych warunkach odbędą się w Parku Gór Stołowych pierwsze mistrzostwa pracowników Parków Narodowych i Lasów Państwowych w biegu górskim. I dodaje, że już pod koniec maja zaproponował pewne rozwiązania. Zawodnicy startowaliby przez 2 dni. W odstępach, pojedynczo, więc naprawdę nie byliby widoczni. Nie byłoby nawet pod wyciągiem żadnego biura zawodów, oficjalnej startu mety. Odpowiedzi na pismo nie otrzymał. Sprawa dotyczy 8 imprez, które odbywały się na terenie parku. Mowa tu o zawodach biegowych, jak i rowerowych. Dyrektor KPN-u mówi krótko. Zabrakło komunikacji i według niego konstruktywnych rozmów. Mam troszeczkę wrażenie, że każdy chciał zrozumieć z tych naszych pism to, co chciał zrozumieć i wyczytał to, co chciał wyczytać. Natomiast nie do końca obiektywnie zostało to pismo zinterpretowane i przedstawiane. Z takim postawieniem sprawy kategorycznie nie zgadza się druga strona. Organizatorzy imprez, a także samorządowcy wyrazili swoje niezadowolenie w piśmie, które wczoraj trafiło do parku. Decyzja parku ma wpływ nie tylko na zawodników, ale i całą branżę turystyczną. Proszę pamiętać, że takie wydarzenie skupia tutaj kilka tysięcy ludzi, bo to najczęściej ci zawodnicy przyjeżdżają ze swoimi rodzinami i oni nie przyjeżdżają tylko i wyłącznie na te kilka godzin, kiedy startują. To jest najczęściej pobyt weekendowy. Organizatorzy imprez zgodnie deklarują. Zastosujemy wszelkie wytyczne wypływające z Ministerstwa Zdrowia i sprostamy tym wytycznym, oczywiście zachowując wszelkie rygory sanitarne. Niestety już część imprez została odwołana, w tym maraton karkonoski, który zaplanowany został na 25 i 26 lipca. Dyrektor parku zadeklarował chęć zażegnania sporu. Najbliższe spotkanie organizatorów imprez, parku i samorządowców zaplanowane jest na poniedziałek.